O to chodziło, żeby dzieci poznały legendy takie właśnie opolskie, dolnośląskie. Na tym się skupiliśmy. Trwały te zajęcia od września 2015 roku do maja 2016 roku. Finałem naszych właśnie spotkań z legendą był wyjazd rodziny, dziecka plus rodzica, mama bądź z babą, z tatą do Wrocławia, to stolicy Dolnego Śląska, gdzie między innymi poszukiwaliśmy właśnie tych tajemniczych krasnali wrocławskich, których rzekomo jest około 350 we Wrocławiu. W sieci się bawiliśmy, poznawaliśmy różne miejsca związane z legendami Wrocławia, odwiedziliśmy ogół doświadczeń, były warsztaty rodzic, dziecko oraz świetna zabawa w Muzeum Makiet Komiku. Między innymi legendę o Głuchołaskiej Lipie, która znajduje się na rynku oraz o naszym herbie o kozie Głuchołaskiej. Dzisiaj śpiewanie piosenki, opowiadanie wiersza, tak? Chcieliśmy atrakcyjnić naszą galę taką podsumowującą nasze legendy, właściwie występem artystycznym. Dzieci śpiewały piosenkę o Głuchołazach, mówił wierszyk, była zabawa krasnoludkowa, którą właśnie dzieci poprowadziły. No i też była prezentacja całorocznych właśnie działalności z naszej właśnie spotkań. No i poczęstunek i wystawa tych prac, które przez cały rok dzieci robiły podczas spotkań w Galerii Centrum Kultury, na którą zapraszamy. Cześć.